A więc do odnotowania mamy poważne sukcesy, co wcale nie oznacza, że mamy spocząć na laurach. Ja osobiście uważam, że stać nas na więcej i na lepiej. Także jest się z czego cieszyć, koleżanki i towarzysze. Prawda, ja ze swojej strony przyłączam się do gratulacji, jakie złożył towarzysz dyrektor naszym pracownikom. Prawda, i chciałbym jeszcze na minutkę poprosić o głos przewodniczącego Rady Zakładowej, magistra Sobierajskiego. Jest taka sprawa, może błaha. Ja to podejmowałem już na Radzie i teraz chciałem tu podjąć, bo jak to się mówi, sami swoi. Niestety, ale w toalecie zarówno damskiej i męskiej, mam na myśli pierwsze piętro, ginie mydło. Ja przeprowadziłem wstępny rekonesans ze sprzątaczkami, ale ślad był mylny. Dlatego sprawę trzeba przedyskutować. Proszę o wprowadzenie kierownika administracyjno-gospodarczego Jerzego Szopkę. To może ja w imieniu naszego działu. Otóż my w dyspozycji mamy trzy gatunki mydła. Mydło zwyczajne, szare, mydło toaletowe pieniądze Jacek i Agatka i trzeci gatunek mydła reprezentacyjny For You. Zgodnie z zarządzeniem pana kierownika w toalecie wykłada się ostatnio Jacka i Agatkę i właśnie to mydło pada łupem. Za ostatni miesiąc ponieśliśmy straty 6 kostek. Prosimy o wolne wnioski. Być może będę tu wyrazicielem swojego specyficznie osobistego poglądu, ale wydaje mi się, w przypadku tych, że nazwę rzecz po imieniu, kradzieży, należy wstrzymać okresowe dostawy mydła do toalet. A ja zdecydowanie nie zgadzam się ze stanowiskiem kolegi Bruno Wodzickiego, ponieważ proponuje działanie doraźne, które nie zapobiegnie ubytkom mydła w przyszłości. Ja ostatnio bawiłem za granicą i stwierdzam, że każdorazowo zetknąłem się z pojemnikami na mydło ciekłe umieszczonymi nad zlewozmywakami. Reasumując, zebranie odrzucają sugestie, by mydła w ogóle nie dawać, bo obniżyłoby to stan sanitarny członków biura, szczególnie w okolicach gabinetu dyrekcji. Byłoby to sprzeczne z zarządzeniem o wydawaniu mydła, akt pod nazwą Zarządzanie wewnętrzne w sprawie norm zużycia mydła pod liczbą kolejną A134/70. I powodowałoby to superatę mydła prowadzącą do ograniczenia środków z funduszu obrotowego na zakup materiałów biurowych. Po drugie, zebrani postulują zainstalowanie mydelniczki z mydłem ciekłym, którego konsystencja i niski stan jakości zniechęci potencjalnego złodzieja do kradzieży. W czasie oczekiwania na ciekłe mydło zebrani postulują, by mydło, prawda, było wydawane każdorazowo przez sekretarkę naczelnego dyrektora. A eine kleine Minutkę. Herr Direktor, ein Moment będzie frage. Oh, yes, okay. Yeah, thank you. Oh, you know, I've seen you so a nice show. Bardzo przepraszam koleżankę za fotografię, ale na dyłku. Przepraszam, pan obraził się. Moja droga Jacek i Agata. Przed chwilą zabrał pan referent. Kto? Pan referent. No to w takim razie niech jeszcze wydaje ten papier toaletowy i dajcie jej jeszcze pół etatu babki klozetowej. Ludzie, czy wy nie rozumiecie, że ja tu robię transakcje za ciężkie miliony i muszę mieć w sekretarce kobietę reprezentacyjną? No oczywiście, liczę na inicjatywę oddolną. Cześć. Z ministrem, panno Grażynko. Z góry przepraszam obecne tutaj koleżanki. Miejsce jest nietypowe. Zabieg jest może przykry, ale konieczny. Proszę koleżankę Kowalską o przeprowadzenie eksperymentu śledczego. Proszę uprzejmie. W tej sytuacji obce jest nam uczucie wstydu. Korzonko Katkowska, na której z umywalni wykładane jest mydło? Mydło wykładamy na prawej umywalce. W
tej sytuacji rzecz jasna mam do rozpatrzenia trzy ewentualności. Czy mogę prosić o pozorowany kawałek mydła? Proszę bardzo. Wersja pierwsza. Mydło kradną interesanci. Wersja możliwa jedynie przy założeniu, że każdy z naszych interesantów to złodziej. Wykluczamy. Wersja druga. Mydło kradnie nasz pracownik, dokonując przerzutu do oczekującego go wspólnika poza terenem gmachu. Wersja również trudna do przyjęcia ze względu na utrudniony manewr wyrzutu. I wreszcie wersja trzecia, najbardziej prawdopodobna. Mydło kradnie nasz pracownik, udający konieczność załatwienia swoich potrzeb. Mydło wynosi kieszeni lub torebce. A może... Myślę tutaj na głos, spróbujemy zwiększyć częstotliwość przydziału mydła. W końcu, jeżeli zaspokoimy czyjeś nadmierne potrzeby... Nie mogę przecież zakładać, że potrzeby sprawcy przekraczają nasze możliwości. Wobec tego proponuję nasycić podejrzanego. Wrosłem w tą instytucję i ta sprawa leży mi bardzo na sercu. Proponuję, żebyśmy utworzyli coś w rodzaju grupy operacyjnej. To może się nazywać wszystko jedno jak, no nie wiem, no, społeczny komitet ustalenia mydła, nieważne. Należy obydwie... Przepraszam, konferencja. Przepraszam. No, dziękuję. Należy obydwie toalety wziąć pod łańcuchową obserwację. I tutaj wielkie nadzieje łączę z naszymi paniami. Taka stała inwigilacja toalety może doprowadzić do ujęcia sprawcy na gorącym uczynku. Słuchajcie, Watoga, czy wy przypadkiem nie przesadzacie? Przecież te wasze urzędniczki nie dadzą się spokojnie odlać. No są chyba jakieś osoby poza podejrzeniem, co? No, nie no, oczywiście. Wprowadzę korekt. No i wreszcie dostaliśmy się do pracy. Proszę. Coś z życia. W pewnej poważnej stołecznej instytucji od 2 lat ginie mydło wykładane w toalecie w pobliżu gabinetu dyrektora. Rozważana jest poważnie propozycja, aby kluczem do toalety dysponował sam dyrektor naczelny, wydając go każdorazowo pracownikom poza wszelkim podejrzeniem. Wyskok! Główeczka i lekko drugi do biegu. Jak to dobrze, że zdążyłam. Nie stoję, pani Hanna. No sam pan widział. Transportowy, archiwum, port jedny. I toaleta? Pochodzi z naszego magazynu. No cóż, panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, obie te urzędniczki to aferzystki, rozrabiały. Wynikiem ich intryg jest pańska wizyta tutaj. Ale zadysponowaliśmy je bez strat dla ich uposażenia do podległych nam przedsiębiorstw. Proszę pana, pan mówi, decyzja wasza jest niesłuszna, ponieważ mydło ginie nadal, ale... Przepraszam bardzo. Panie dyrektorze, ale ja nie wiedziałem, że z tego będzie taka afera. Mydło w toalecie koło pana gabinetu wykładali zawsze, a u nas nie. No to... Ja przenosiłem. No.